Cześć, nazywam się Piotrek Stanisławski. Wyobraźcie sobie, że jest dzisiaj 19 sierpnia 1945 roku. To właśnie dziś miała zostać zrzucona na Japonię trzecia bomba atomowa. Miała zostać zrzucona, ale Japonia skapitulowała. Po ataku na Hiroshimę i Nagasaki Amerykanie zostali z bombą, której na szczęście nie zrzucili już na żadne miasto. Rdzeniem tej bomby był pluton, podobnie zresztą jak bomby zrzuconej na Nagasaki. Ten pluton postanowiono wykorzystać oczywiście do badań naukowych i do dalszych prób jądrowych, dlatego że był to niezwykle cenny metal. Nadal jest to bardzo cenny metal, było go bardzo mało. Z tego plutonu uformowano kulę, mniej więcej taką, o średnicy około 9 cm. Ta moja kulka waży sobie 30 gramów, tyle co nic. Gdyby była zrobiona z żelaza, ważyłaby 3 kg. Gdyby była zrobiona z ołowiu, ważyłaby 4,3 kg. Taka sama plutonowa kula ważyła 6,4 kg. Była niezwykle ciężka. Dlaczego kula? O tym za chwilę, ale początkowo, zanim stała się kulą, była dwiema półkulami, dwiema połówkami, które były rozdzielone dlatego, żeby nie zbliżać się do masy krytycznej. Potem na potrzeby eksperymentów naukowych scalono te dwie połówki i powstała taka kula, która była badana i która narobiła wiele problemów. A co chodzi z tą masą krytyczną? Przede wszystkim trzeba zrozumieć, jak działają materiały rozszczepialne, takie jak właśnie uran czy pluton. To pierwiastki, które mają duże, ciężkie jądra atomowe i te jądra łatwo mogą się rozszczepić pod wpływem uderzenia neutronu. Te neutrony biorą się z rozpadu innych jąder atomowych. I teraz to działa tak. Masa krytyczna to jest taka masa, chociaż tu chodzi nie tylko o masę, ale o tym za moment, przy której z jednego rozpadu jądra wystrzeliwują na boki neutrony i one powodują tylko jeden kolejny rozpad jądra. Czyli tak naprawdę jeden rozpad W, jeden rozpad 1 i tak dalej. Czyli wszystko jest takie stabilne. To jest taka teoretyczna wartość, bo bardzo trudno tak wycelować. Tak naprawdę mamy do czynienia najczęściej z masą podkrytyczną albo nadkrytyczną. Masa podkrytyczna jest wtedy, kiedy tych jąder atomowych, tych atomów jest na tyle mało, że neutrony po każdym rozpadzie wywołują coraz mniej kolejnych rozpadów, czyli tak naprawdę ta reakcja wygasa. Z kolei z masą nadkrytyczną mamy do czynienia wtedy, kiedy jest tak dużo tego materiału, że jedno uderzenie neutronu powoduje rozpad, wystrzelenie kolejnych neutronów i coraz więcej, za każdym razem coraz więcej atomów się rozpada, czyli tak naprawdę, nie trudno zgadnąć, to wszystko następuje lawinowo. No i w tym momencie mamy bum. To dokładnie w ten sposób działają bomby atomowe. Właśnie powoduje się powstanie masy nadkrytycznej, która błyskawicznie rozpada się, rozprzestrzenia się ta reakcja rozpadu i wyzwalana jest ogromna ilość energii. Oczywiście ja powiedziałem masa krytyczna, chociaż to jest bardziej skomplikowane i nie przypadkiem mamy do czynienia tutaj z kulką. Dlatego, że jeżeli nie dysponujemy dużą ilością materiału rozszczepialnego, to optymalnym, najlepszym absolutnie kształtem jest kula, bo wtedy najszybciej dojdziemy do tej masy krytycznej i nadkrytycznej przy minimalnej ilości materiału. Gdybyśmy wzięli tą samą ilość plutonu, która stanowiła taką kulę i była właśnie na granicy masy krytycznej i na przykład zrobili z niej taki, można powiedzieć, pierścień duży, to w ogóle by nie było zagrożenia powstaniem reakcji łańcuchowej, dlatego że tamte te neutrony wystrzeliwane gubiłyby się gdzieś, latałyby sobie. Także ważna jest zarówno faktycznie masa, jak i kształt. A do tego ważne jest otoczenie, a o tym będzie za chwilę. Ten trzeci rdzeń plutonowy nosił oznaczenie Charlie. Pierwszy Abel, drugi Baker, trzeci Charlie, A, B, C. No i właśnie dwa dni po planowanym zrzuceniu trzeciej bomby atomowej na Japonię postanowiono przeprowadzić badanie, które miało określić, czy ta kula faktycznie łatwo będzie przechodziła w ten stan nadkrytyczny, albo raczej się do niego zbliżała. To badanie przeprowadzano w Los Alamos. To był amerykański, tajny oczywiście, ośrodek badań nad bronią jądrową. Tam prowadzono słynny projekt Manhattan.
No i cóż, jak to zbadać? W tamtych czasach, powiedzmy sobie szczerze, nie do końca procedury bezpieczeństwa były odpowiednie i wystarczające. Oczywiście zdawano sobie sprawę z tego, jak wielka energia kryje się w rozszczepianiu jądra atomowego, jak duże zagrożenie może stanowić taki kawałek metalu, ale nie miano wypracowanych procedur, wiele rzeczy robiono w sposób, który dziś po prostu nie mieści się w głowie. I tak było właśnie podczas tego badania. To badanie prowadził fizyk Harry Daglian, który przebywał wtedy w laboratorium sam, jeśli chodzi o naukowców, był jedynym. Obok niego był jeszcze mężczyzna, który był strażnikiem. Strażnikiem, który po prostu pilnował tej, bodaj, jednej z najcenniejszych na Ziemi wówczas substancji. On siedział dość daleko od tego miejsca, ale w jednym pomieszczeniu. Teraz, na czym polegało samo doświadczenie? Otóż chodziło o to, żeby neutrony, które powstają w rozpadzie jąder atomowych w takiej kulce i uciekają z niej na zewnątrz, skierować z powrotem do środka. W tym celu stosowano specjalne reflektory. To jest oczywiście mój symulator reflektora. To były takie tej mniej więcej wielkości bloczki zrobione z węglika wolframu. Węglik wolframu ma to do siebie, że neutrony, które na niego trafiają, odbijają się i wracają. I właśnie o to chodziło, żeby one wracały do środka tej kuli i żeby tam powodowały kolejne rozpady jąder atomowych, czyli tak naprawdę zbliżały tą całą kulę do stanu, w którym nastąpiłaby reakcja łańcuchowa. Te bloczki były układane wokół kuli w taki sposób, żeby stworzyć taki optymalny reflektor, optymalne lustro. I właśnie na tym polegało zadanie Harry'ego Dagliana, żeby znaleźć idealny układ tych bloczków, idealnie je tak ułożyć, żeby ta kula zbliżyła się do tego niebezpiecznego momentu. Harry Daglian kończył już swój eksperyment, bo cały jego przebieg był kontrolowany przy pomocy licznika zliczającego liczbę rozpadów jąder atomowych. Chodziło o to, że jeżeli zbliżaliśmy się do tego momentu osiągnięcia stanu nadkrytycznego, to ta liczba rozpadów gwałtownie rosła. Harry Daglian właśnie kładł ostatni bloczek. Kiedy zbliżył go do kuli, licznik zaczął gwałtownie sygnalizować bardzo dużą liczbę rozpadów. W tym momencie położenie tego bloczka było już bardzo niebezpieczne, w związku z czym Daglian cofnął rękę, ale bloczek mu się wyślizgnął. Wyślizgnął się i spadł na kulę. W tym momencie stało się najgorsze, to znaczy rozpoczęła się reakcja łańcuchowa. Ona oczywiście się dopiero rozkręcała. Daglian wiedział o tym, że ma chwilę na uratowanie sytuacji. Próbował złapać ten bloczek i zrzucić go z kuli. Niestety nie udało mu się to, w związku z tym sięgnął i rozrzucił tą całą konstrukcję leżącą wokół kuli. Rozwalił te wszystkie bloczki po laboratorium, ale to wystarczyło. Ten czas wystarczył, żeby dostał ogromną, ogromną dawkę promieniowania. Wiemy, że siedzący około 4 metry od naukowca strażnik otrzymał dawkę na tyle niedużą, że nie odnotowano u niego wyraźnych skutków zdrowotnych. Mężczyzna zmarł 33 lata później. Prawdopodobnie jego śmierć nie miała związku z tamtym napromieniowaniem. Jednak w przypadku Dagliana było inaczej. Wkrótce po przewiezieniu do szpitala mężczyzna zapadł w śpiączkę. Później jego ciało zaczęło ulegać takim typowym przemianom, typowym dla ciężkiej choroby popromiennej. Tu między innymi widać zdjęcie jego dłoni, dość makabryczne. Oparzenia były bardzo poważne, skóra praktycznie zeszła z ręki i 25 dni po wypadku Daglian zmarł. To było dużym wstrząsem dla całego projektu Manhattan, dla pracujących tam ludzi. Również ze względów bezpieczeństwa, ale też ze względu na ten taki psychiczny wstrząs opracowano szereg procedur, które miały zapobiec dalszym wypadkom. Jedną z głównych rzeczy było to, że nie mógł podobnego doświadczenia wykonywać pojedynczy naukowiec. Musiała być przynajmniej jeszcze jedna osoba, która go tam wspierała, pomagała i tak dalej. Opracowano też pierwsze rozwiązania, które umożliwiały pracę z bezpiecznej odległości, czyli tak naprawdę maszyny, które pozwalały na manipulację tymi obiektami. Kłopot polega na tym, że z tego co wiemy dziś,
te maszyny były nieprecyzyjne, to znaczy ich ruchy były dość, można powiedzieć, szarpane. Na tym etapie naukowcy nie chcieli z tych maszyn korzystać, dlatego że to było zbyt mało dokładne, a wiele z tych robót wymagało bardzo dużej precyzji. No i właśnie tu pojawił się problem, właśnie ten brak wykorzystania maszyn doprowadził do kolejnego wypadku. Jest 21 maja 1946 roku, czyli już ponad rok po zakończeniu wojny. W projekcie Manhattan zapanował luz, to znaczy już nie ma takiej presji. Oczywiście prowadzone są dalej doświadczenia, ale pracuje się swobodniej, nie ma takiego napięcia. Jest tam prowadzone właśnie pewne bardzo ważne doświadczenie. 21 maja znowu sprawdzano, czy nasza plutonowa kula łatwo wejdzie w stan nadkrytyczny. To był element przygotowań do testów, które później zasłynęły, ponieważ były prowadzone w atolu Bikini. Tego dnia testy prowadził Louis Slotin. To 35-letni kanadyjski naukowiec, który wkrótce zresztą miał odejść z projektu Manhattan, zająć się znowu pracą na uczelni. Tymczasem jednak przygotowywał swojego następcę i ten następca towarzyszył mu w tym doświadczeniu. To zresztą było elementem procedur bezpieczeństwa wdrożonych po pierwszym wypadku. Tak jak przypominam, mówiłem, nie powinien być tylko jeden naukowiec. Tutaj zresztą w pomieszczeniu, gdzie prowadzono to doświadczenie, było tych naukowców kilku. Doświadczenie polegało na tym, by kulę plutonową umieścić znowu w zwierciadłach neutronowych, czyli chodziło o to, by neutrony uciekające z niej wszędzie wokół wracały do środka i powodowały tam więcej rozpadów. Tu posługiwano się innym rodzajem zwierciadeł. Ja tu mam taki gadżet, powiem, rekwizyt, który pokazuje, jak to działa. Oczywiście w rzeczywistości to wyglądało trochę inaczej. W międzyczasie zobaczycie zdjęcia, które pochodzą z rekonstrukcji tego zdarzenia. Później to wszystko bardzo starannie zbadano. Tam będzie lepiej pokazane, jak to się wszystko działo, jak to działało. Otóż chodziło o to, by kulę umieścić w tym reflektorze berylowym. Beryl bardzo dobrze odbija neutrony. I używano do tego, ta kula nie latała tam w środku, używano do tego drugiej połówki reflektora berylowego, którą nakrywano pierwszą połówkę i zwiększając i zmniejszając tą szczelinę, sprawdzano, jak zmienia się stan kuli, czyli im bardziej to wszystko było domknięte, tym więcej neutronów wracało do kuli, było odbijanych i tym więcej rozpadów jąder atomowych tam zachodziło. Cała ta procedura była dość starannie opracowana i stosowano tu specjalne zabezpieczenie w postaci takich dwóch podkładek, które powodowały, że to nawet pozostawione samemu sobie nie domykało się wszystko razem. Zawsze pozostawała ta szczelina bezpieczeństwa. Problem polega na tym, że Slotin był człowiekiem bardzo wyluzowanym. Tak go postrzegano, chodził w jeansach i w kowbojkach. Dodajmy, że w 1946 roku jeansy nie były standardowym ubiorem. Slotin był po prostu takim trochę fafarafą. Zresztą było to na tyle znane, że Enrico Fermi, jeden z szefów projektu Manhattan, powiedział pewnego dnia, że jeżeli Slotin z takim wyluzowaniem nadmiernym będzie prowadził swoje doświadczenia, to będzie martwy w ciągu roku. No właśnie, 21 maja Slotin prowadził to doświadczenie niezgodnie z procedurami. Mianowicie nie stosował podkładek zabezpieczających, tylko używał śrubokrętu. Ten śrubokręt oczywiście był bardzo wygodny z jego punktu widzenia, bo śrubokręt postawiony w takiej pozycji poszerzał tą szczelinę. Kiedy śrubokręt był kładziony, to szczelina się zmniejszała. I w ten sposób można było regulować tą szczelinę. Slotin trzymał ten śrubokręt w wyciągniętej ręce przed sobą, manipulował całą konstrukcją, jednocześnie mierzono poziom promieniowania, w ten sposób stwierdzając, na ile ta kula zbliża się do stanu nadkrytycznego. Problem polega na tym, że w pewnym momencie śrubokręt się wymknął, wypadł z tej szczeliny i obie połówki domknęły się. 15:20. Slotin prowadzi swoje doświadczenie ze śrubokrętem. Za nim stoi jego asystent Alan Graves. W pomieszczeniu jest jeszcze 6 innych osób.
tym momencie śrubokręt wypada z pomiędzy połówek, połówki się domykają. Rozpoczyna się reakcja łańcuchowa, stan nadkrytyczny. W tym momencie powietrze wokół kuli rozjarzyło się niebieskim światłem. To prawdopodobnie efekt promieniowania Cherenkova. We wszystkich obecnych w pokoju uderzyła fala gorąca. W tym momencie Slotin zrzucił tą połówkę i całe promieniowanie ustało, to znaczy reflektor zniknął i neutrony znowu zaczęły uciekać. Jednak dawka promieniowania znowu była ogromna. Slotin poczuł kwaśny smak w ustach. To bardzo charakterystyczne, jeden z elementów właśnie takiej bardzo dużej dawki promieniowania. Został szybko wyprowadzony z pomieszczenia przez swoich współpracowników, gdzie zwymiotował. Znowu kolejny element towarzyszący temu bardzo gwałtownemu uderzeniu promieniowania. Trafił do szpitala. Przez kilka dni było nieźle, ale wiedziano już, jaka jest sytuacja. Wiedziano, że nie ma właściwie dla niego ratunku. Sprowadzono szybko jego rodzinę, która się po czterech dniach tam pojawiła. W tym czasie jeszcze organizm Slotina funkcjonował nie najgorzej. Piątego dnia nastąpiło załamanie, między innymi zaczął się tak naprawdę sypać układ nerwowy. Centralny układ nerwowy, mężczyzna zapadł w śpiączkę. Właściwie można powiedzieć na jego szczęście, dlatego że tak ogromna dawka promieniowania, jaką pochłonął, powoduje właściwie można powiedzieć rozpad organizmu. Co się dzieje? Otóż neutrony przelatując przez nasz organizm wywołują tam szereg różnych zmian. Między innymi uszkadzają DNA, a to powoduje, że komórki po pierwsze przestają wytwarzać białka, które są im potrzebne do normalnego funkcjonowania. Po drugie przestają się mnożyć i ulegają rozpadowi, apoptozie, czyli organizm zaczyna się sypać. To jest szereg bardzo charakterystycznych dla choroby popromiennej uszkodzeń. Rozwalają się nerki, zostają uszkodzone błony śluzowe, na przykład śluzówka jelita praktycznie przestaje istnieć, czemu towarzyszą gwałtowne biegunki, również krwawe. Również żołądek przestaje trawić. W jelitach nie jest wchłaniane pożywienie, w związku z czym organizm zaczyna głodować, niezależnie od tego, co byśmy próbowali jeść. Pojawiają się oparzenia. Tak naprawdę w tym momencie nic już się nie da zrobić. Louis Slotin zmarł 30 maja w wyniku ostrej choroby popromiennej. Jego asystent stojący za nim, Alvin Graves, został w dużym stopniu osłonięty właśnie przez ciało Slotina, w związku z czym dawka promieniowania przez niego pochłonięta była znacznie niższa, ale wystarczająca, by spowodować uszkodzenie wzroku i problemy neurologiczne. Zmarł 19 lat później na zawał serca, który mógł być związany z tamtym napromieniowaniem, ale nie musiał, nie mamy na to dowodu. Jeszcze jedna osoba w pomieszczeniu została dość silnie napromieniowana, to był żołnierz, nie naukowiec, który to żołnierz zginął chyba 4 czy 5 lat później w Korei, więc tak naprawdę nie wiemy, jakie długoterminowe, długofalowe skutki wywołało napromieniowanie. To właśnie po tym drugim wypadku ten rdzeń zaczęto nazywać rdzeniem demona. Ta nazwa, no cóż, przylgnęła do niego, ale sam rdzeń dość szybko zniknął. Otóż, jak już mówiłem, miał być wykorzystany podczas testów w atolu Bikini, ale bano się, że dwukrotne wejście w stan nadkrytyczny na tyle zmieniło strukturę samego rdzenia, że trudno byłoby określić, jak silny będzie wybuch, trudno byłoby powiedzieć, jakie będzie dokładnie zachowanie tej metalowej kuli. W związku z czym rdzeń przetopiono, można powiedzieć rozcieńczono z innymi porcjami plutonu i wykorzystano w kolejnych testach. Cóż, sam rdzeń zniknął, natomiast spowodowały te dwa wypadki kompletną zmianę podejścia do eksperymentu. Później już stosowano przy podobnych działaniach wyłącznie, można powiedzieć, zdalne sterowanie, czyli maszyny, które pozwalały operatorowi znajdować się w bezpiecznej odległości. Wszystko już wykonywano zdalnie, mechanicznie. Podobne wypadki już nigdy się nie powtórzyły.
Były inne, o nich też chętnie opowiem, ale to w innej części. Natomiast tu rdzeń demona stał się taką ponurą legendą początków badań nad promieniotwórczością w zastosowaniach wojskowych. Jeżeli spodobała Ci się ta historia, jeżeli Cię zainteresowała, to poprosimy o subskrypcję naszego kanału. No i obejrzyj pozostałe nasze filmy, znajdziesz tam dużo innych ciekawych opowieści.